główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny, w tym serwisie między innymi. Dostała 10 punktów, była zdrowa, wszystko było dobrze do momentu 8 miesięcy. Wtedy już poczęliśmy pierwszy niepokój, bo powinna już sama usiąść. Ma tutaj w porównaniu do szefa Platformy pomysł, plan, przede wszystkim ma pomysł na Polskę i ją realizuje już od 2 kadencji. Już od kilku lat tutaj pływamy, więc bierzemy udział we wszystkich większych zawodach. Staramy się i jeździć na zawody w kraju i też za granicą. Gdy 2 lata temu Amelka przyszła na świat, dopełniło się rodzinne szczęście państwa Petryszynów i ich starszej córki. Jednak kilka miesięcy później u dziewczynki pojawiły się niepokojące objawy. A w końcu lekarze postawili dramatyczną diagnozę – zespół Retta. Szansą na ratunek dla dziewczynki z pociąkarbia jest lek, który niedawno dopuszczono do użytku. Jego koszt to 4 miliony złotych. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec skazę w tym sielankowym obrazku. Jednak spokojne życie państwa Petryszynów z pociąkarbia wywrócił do góry nogami podstępny przeciwnik. Zespół Retta, czyli schorzenie neurorozwojowe, kawałek po kawałku kradnie ich młodszą córkę. Amelka przyszła na świat 2 lata temu i nic nie zwiastowało kłopotów. Dostała 10 punktów, była zdrowa, wszystko było dobrze do momentu 8 miesięcy, wtedy już poczęliśmy pierwszy niepokój, bo powinna już sama usiąść, ale jeszcze nie siadała. No ale lekarz jakoś to tak zbagatelizował, bo przeszła COVID i myśleliśmy, że to tak po prostu przez ten COVID ona jest troszeczkę opóźniona. Dziewczynka potrafiła utrzymać w rączce zabawki. Zdążyła także powiedzieć mama i tato. Stopniowo jednak następował regres, a choroba odbierała Amelce nabyte umiejętności. W codziennym życiu wspierają ją rodzice i wierna kompanka zabawy, 5-letnia Oliwia. Ja z nią się bawię. Amelka nie umie. Po miesiącach wizyt u specjalistów postawiono diagnozę – zespół Retta. Genetyczna, rzadka i nieuleczalna choroba najczęściej dotyka dziewczynki. Z czasem stan Amelki może się pogarszać, dlatego rodzina dba o codzienną rehabilitację. Szansą dla córki państwa Petryszynów jest terapia nierefundowanym lekiem, który 3 miesiące temu został dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych. Niestety kosztuje troszkę pieniędzy, więc musimy zbierać pieniążki. Ten lek to nie wyleczy jej do końca życia, ale zahamuje postęp choroby, że córka nie będzie traciła umiejętności nabytych. Na pomoc dziewczynce ruszyli także mieszkańcy Opolszczyzny. Dziś zbiórkę na rzecz Amelki prowadzono podczas Dni Straduni. Za tydzień odbędzie się także festyn w Pociąkarbiu i Roskochowie. Wesprzeć rodzinę Petryszynów można także dzięki zbiórce na portalu Się Pomaga oraz poprzez licytację na Facebooku pod hasłem Niezapomniane licytacje dla Amelki. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Na opolskim rynku odsłonięto kolejną gwiazdę, którą wyróżniony został konferencjer pierwszych opolskich festiwali, aktor i prezenter Jacek Fedorowicz. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszył Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. Aktor estrady, satyryk, rysownik, a przede wszystkim legenda Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Jacek Fedorowicz wspólnie z Piotrem Skrzyneckim prowadził pierwszą edycję muzycznego święta w Opolu. Pan Jacek jest twórcą związanym z Festiwalem Opolskim od samego początku. To jest człowiek, który wymyślił nazwę Kabareton na koncert kabaretowych zespołów. Legendarny wręcz człowiek, współtwórca teatru Bim Bom, człowiek, który grał z Zbyszkiem Cybulskim. No legenda, dosłownie legenda. Ważnym elementem wydarzenia był występ Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej,
który przygotował swoje aranżacje najpopularniejszych utworów artysty. Dzisiaj chór zaśpiewał 3 piosenki autorstwa pana Jacka. Najbardziej uradowało nas to, że pan Jacek razem z nami zaśpiewał. I to zawsze jest dla chóru niezwykle wzruszające, bo śpiewamy nie tylko dla gwiazd, które znamy świetnie, ale są też to gwiazdy. Pan Jacek Fedorowicz jest znany starszemu pokoleniu, mi też jest znany, ale dla studentów to takie odkrycie. I niesamowite jest spotkać się z jego kompozycjami, tekstami, muzyką. To naprawdę wielka przygoda. Gwiazda Jacka Fedorowicza to już 88. w Alei na Opolskim Rynku. Pierwszą z nich odsłonięto w 2004 roku, a wyróżniony został nią Czesław Niemen, Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Spór o kopalnię Turów, najnowsze sondaże wyborcze i zmiany w rządzie. Tym tematom poświęcony był dzisiejszy program w Centrum Uwagi na antenie TVP 3 Opole. Jego powrót do rządu to jest po prostu wzięcie pełnej odpowiedzialności. Mhm. Dobrze jest, jeżeli szef obozu rządzącego, a to, że Kaczyński jest szefem, to nikt nie ma wątpliwości, nie tylko zarządza jako szef partii, ale jednocześnie, bo szef partii nie ma tej odpowiedzialności, którą ma rząd, bo za działania rządu odpowiada premier. Więc w tej chwili, wchodząc jako jedyny wicepremier, czyli bierze pełną współodpowiedzialność za to, co się dzieje. To jest po prostu taki ruch, który ma jakby uspokoić sytuację w rządzie, żeby tam tego, żeby to jednak było tak, jak się należy, przynajmniej wizerunkowo. Oczywiście szef partii rządzącej powinien stać na czele rządu, ale wicepremier to nie do końca premier, prawda? Więc dlaczego nie było tutaj takiej pełnej decyzji, czyli jednak zmiany premiera? Premier Jarosław Kaczyński ostatnimi czasy jest po chorobie, więc też nie jest w pełni sprawny. Zobaczymy, będziemy obserwować, jak Zjednoczona Prawica będzie sobie radzić. Ma tutaj w porównaniu do szefa Platformy pomysł, plan, przede wszystkim ma pomysł na Polskę i ją realizuje już od 2 kadencji. Nie ma tej agresji, która jest na spotkaniach przekazywana Polakom i nie zagrzewa do walki, do zaciskania pięści i tak dalej. Do Turawy zjechali pasjonaci żeglarstwa. To za sprawą 3-dniowych międzynarodowych mistrzostw Polski katamaranów Top Cat. Na jezioro wypłynęło około 20 załóg. Katamarany to 2-kadłubowe jachty o długim i wysokim dziobie oraz lekkiej budowie. Takie sprzęty wypłynęły na Jezioro Duże w Turawie. Jeżeli chodzi o nasze katamarany topkaty, to jest klasa tak zwana One Design, tam nie ma za dużo ustawień, fajnie i przyjemnie się pływa na tym sprzęcie. Jeżeli jest nowy, to jest bardzo drogi, jeżeli jest używany, można kupić za, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Czyli używany jest dużo, dużo tańszy i polecam wszystkim zacząć od używanego. W zmaganiach, które potrwają do niedzieli, biorą udział zawodnicy z całej Polski oraz z zagranicy. Pływanie to ich pasja. Nie przestraszył ich nawet deszcz, który spadł podczas odprawy. Kiedyś byłem w Chorwacji, tak turystycznie. Szedłem z kolegą plażą, zobaczyłem właśnie taki sprzęt, jak tutaj pływamy. Poczułem po prostu miłość, że tak powiem, od pierwszego wejrzenia dosłownie. Rozebrałem się tak, jak sobie szedłem po tej plaży, popłynąłem w puław do gościa 20 metrów od linii brzegowej i poprosiłem go, żeby mnie chociaż tak 20 minut przewiózł tym sprzętem. No już od kilku lat tutaj pływamy, więc bierzemy udział we wszystkich większych zawodach, staramy się i jeździć na zawody w kraju i też za granicą. Wszystko odchodzi na bok, jesteśmy tylko my i woda, fale super, wiatr. W zawodach mógł wziąć udział każdy, amator i zawodowiec, lecz by móc stanąć na starcie, trzeba spełnić szereg warunków. Trzeba dysponować jachtem odpowiedniej klasy, trzeba dysponować ubezpieczeniem, umiejętnościami. Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i klasowości jachtu są zawarte tutaj po to, żeby wystartować. Każda załoga musi być bezpieczna przy wyjściu, musi być wyposażona w osobiste środki ratunkowe przed wyjściem. Każdy jacht decyduje o tym, czy wychodzi w określonych warunkach i czy te warunki są takie, w których on potrafi żeglować. Woda to nieobliczalny żywioł, dlatego organizatorzy przygotowali się na każdą okoliczność, by w razie wypadku jak najszybciej udzielić pomocy zawodnikom. My musimy zapewnić jakby do ochrony
odpowiednią osadę, obsadę, czyli ilość motorówek, które zabezpieczają tutaj trasę. My akurat mamy zabezpieczenie w postaci WOPR-u, który obsługuje nas i tutaj zabezpiecza trasę regata. Mistrzostwa to dla gminy promocja i zainteresowanie regionem turystów oraz pasjonatów żeglarstwa. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Tutaj można odpocząć. Warunki są sprzyjające ku temu. Zwierzęta też nas skłaniają do zatrzymania się na chwilę, bo one nigdzie nie pędzą. Kiedy mają tylko możliwość, korzystają z odpoczynku i uczą nas właśnie tego. Archiwum Państwowe w Opolu zorganizowało grę miejską poświęconą pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Wydarzenie odbyło się w ramach Nocy Kultury. Jego celem było przedstawienie wybitnych postaci czy charakterystycznych miejsc międzywojennego Opola. Każde z tych miejsc pokazuje historię Polaków sprzed 100 lat, którzy w pierwszej dzielnicy robili przeróżne rzeczy. Zajmowali się edukacją, prowadzeniem bibliotek, prowadzili restauracje, w których przyjmowali Polaków i tam odbywało się różnego rodzaju spotkania mniejszościowe, chóry, biblioteki, szkoły. To wszystko w jednej grze w 10 miejscach w Opolu. To, co tu widzimy, to jest sklep pana Johannesa Szczeszyńskiego, właściciela sklepu w Nowej Wsi Królewskiej. Na pytanie na tym stanowisku trzeba odpowiedzieć, na jakim instrumencie grał właściciel tego sklepu, a dzieci muszą wydać resztę. W naszym punkcie trzeba rozwiązać małe zadanie matematyczne i odpowiedzieć na pytanie, kto był pierwszym dyrektorem Banku Rolników. Leon Malon ogólnie był już od wielu, wielu wcześniejszych lat pracownikiem konsularnym, dyplomatą, także w Paryżu, a zasłynął najbardziej raczej też z tego, że bardzo walczył o, jeżeli chodzi o sprawę Polaków i o sporny teren, jeżeli chodzi o Czechosłowację. To jedyny w kraju przegląd, który ściąga w jedno miejsce hodowców koni rasy śląskiej. Wysokie oceny zdobyte w Porębie to zapowiedź dalszych sukcesów. W tym roku przegląd odbywa się już po raz 26. Wybierane są najpiękniejsze okazy klaczy i ogierów. To jedna z ważniejszych imprez branżowych w południowej Polsce. Najpiękniejsze źrebięta rasy śląskiej już po raz 26 zjechały do Poręby, by wziąć udział w dorocznym przeglądzie. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ocena hodowlana ogierów rocznych i klaczy rocznych i klaczy dwuletnich. Tutaj są wybierane najlepsze konie rasy śląskiej pod względem hodowlanym. W tym roku poremski przegląd koni gościł hodowców nie tylko z Opolszczyzny, ale również ze Śląska czy województwa lubuskiego. Już 12 lat prowadzimy hodowlę koni rasy śląskiej. Staramy się jak najczęściej jeździć na wystawę, więc jeździmy i Wrocław, i Opolskę. Zawsze z większymi i z mniejszymi sukcesami. W porównaniu z tymi końmi, które były 20 lat temu czy ileś, naprawdę jest bardzo duża poprawa genetyczna, jakościowa. A Ślązaki można zauważyć na różnych mistrzostwach, czy krajowych, czy zagranicznych. Zdobywają laury i jesteśmy im za to wdzięczni. Do dzisiejszego przeglądu we wszystkich kategoriach zgłoszono ponad 50 koni. Miłośnicy wierzchowców przyznają, że sukcesy ich podopiecznych poprzedzone są ciężką pracą. Trzeba go odczulać na różnego rodzaju, powiedzmy, rzeczy, żeby, nie wiem, odczulić go na szelest folii, na otoczenie, na muzykę przede wszystkim, na różnego rodzaju odgłosy, żeby to się nie spłoszył. Trzeba dużo pracy włożyć, przygotowanie go zewnętrzne, czyszczenie, kowala i inne rzeczy, nie? Także no, jest trochę pracy. Podczas czempionatu wszystkie ogiery i klacze były poddane wnikliwej ocenie jury, które zwracało uwagę m.in. na kondycję fizyczną zwierzęcia, jego prezencję, a także współpracę z właścicielem. Patrzymy, czy dany koń jest zgodny z wzorcem rasowym, czy dany koń jest poprawnie zbudowany, czy wszystkie cechy, których wymagamy, są u tego konia zaznaczone. Potem ocenie podlegają stęp i kłus, w których oceniamy poprawność tego chodu, zaangażowanie, wykrok, obszerność, elastyczność, czyli te cechy, które są potem ważne w użytkowaniu danego konia. Jednak hodowla koni, w tym rasy śląskiej, nie wiąże się tylko ze zdobywaniem tytułów i nagród. Pasja właściciela powinna wynikać przede wszystkim z miłości i przywiązania do zwierzęcia. Jeżeli będziemy na nie patrzyli tylko pod względem pieniężnym, pod względem zysku, no to nie będzie miało sensu. Musimy te konie kochać jak po prostu swoje dzieci.
Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. W Kotorzu Małym doszło do kolizji samochodu osobowego z pociągiem technicznym. Autem podróżowały 3 osoby, a pociągiem 2 maszynistów. Żaden z uczestników zdarzenia nie wymagał pomocy medycznej. Okoliczności, w jakich doszło do kolizji, ustala policja. Jak podaje portal opole.tvp.pl, dziś przypada uroczystość narodzin Jana Chrzciciela. Był on pierwszym świętym czczonym w kościele. Jako jedyny jest dwukrotnie wspominany w kalendarzu liturgicznym. Po raz pierwszy 24 czerwca, kiedy obchodzi się dzień jego narodzin, i 29 sierpnia, kiedy przypada wspomnienie jego męczeńskiej śmierci. Jutro sklepy będą otwarte. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje w 7 niedziel w roku. Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w 2 kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Kolejna niedziela handlowa przypada 27 sierpnia. Dla ciała i ducha. Wśród zieleni i zwierząt. W Gwoździcach w stajni Stokrotka zorganizowano wyjątkowe warsztaty dla kobiet. Panie mogły się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego. W jaki sposób? Sprawdziła Kamila Korzeniowska. Kojąca cisza i spokój, mnóstwo zieleni i zwierząt. W takim otoczeniu relaksowały się dziś przedstawicielki płci pięknej. To wyszło tak spontanicznie. Stwierdziłyśmy, że w dzisiejszych czasach jest taka duża presja, która nas otacza, i aby właśnie dziewczyny mogły się zrelaksować w takiej nietypowej aranżacji w stajni. Tutaj można odpocząć. Warunki są sprzyjające ku temu. Zwierzęta też nas skłaniają do zatrzymania się na chwilę, bo one nigdzie nie pędzą. Kiedy mają tylko możliwość, korzystają z odpoczynku i uczą nas właśnie tego. A odpoczywać w dzisiejszych czasach też trzeba umieć. Dla pań przygotowano szereg atrakcji. Mogły na przykład zaznać relaksu w saunie. Jak właśnie z takiej sauny się korzysta? Właśnie wspaniale, ponieważ dzisiaj jeszcze jest temperatura dosyć niska, także a tu jest cieplutko, wspaniale. Na własnej skórze mogły też przekonać się o pozytywnym wpływie masażu na poprawę samopoczucia. To jest taki przyjemny ból. Już rozmawiałyśmy z koleżanką, która była wcześniej na masażu, że czuła ten przyjemny ból i to jest naprawdę godne polecenia. Polecam wszystkim, szczególnie jeżeli uprawia się jakiś sport i gdzieś te mięśnie są męczone, to naprawdę ulga. Ja się o to tak bardzo staram, żeby właśnie wszystko było idealnie, żeby wszystkie mięśnie były super rozluźnione. No niestety, po takim mocnym masażu zdarzają się zakwasy, siniaki niekiedy, ale później po 2-3 dniach jest naprawdę super. Kolejną propozycją dla uczestniczek warsztatów była lekcja jogi, która z kolei pomaga w walce ze stresem. Joga jest w zasadzie rodzajem medytacji, nie tylko sprawia, że rozgrzewamy ciało i rozciągamy, ale też uspokaja nas dzięki temu, że joga to jest praca z oddechem przede wszystkim. No i ma też wymiar taki medytacyjny, szczególnie kiedy sekwencje w jodze są przewidywalne. Możemy skoncentrować się na oddechu i na naszym ciele. Warsztaty dla kobiet w stajni Stokrotka w Gwoździcach przyciągnęły nawet panie z sąsiednich województw. Potrzeba relaksu i odpoczynek od troski dnia codziennego są tak duże, że planowana jest kolejna edycja wydarzenia. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Tą informacją kończymy główne wydanie naszego serwisu. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, którą przygotowała Wiktoria Marszałek. O godzinie 19:00 program Małgorzaty Parzonki Odczarowany Las. A ja spotkam się z Państwem ponownie o godzinie 21:30 w kolejnym wydaniu Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru.